Przecież nic takiego nie zrobiłam. Nikogo nie zabiłam, nikomu nic nie ukradłam. Nawet jakoś tak specjalnie też nie kłamię. Jestem okej. Okay. Hejka, dzisiaj chciałabym powiedzieć o. Dwóch skrajnościach, które zauważyłam, które są bardzo częste w życiu ludzi, także zapraszam. Oddałeś swoje życie Jezusowi i z jednej strony myślisz, Boże oddaję ci swoje życie, ale gdzieś w głębi serca mówisz, w sumie nic takiego nie zrobiłem. No bo tak, zabić nikogo nie zabiłem, skrzywdzić jakoś. Też nikogo nie skrzywdziłem, nikomu nic nie ukradłem. Czasem zdarzały się jakieś tam kłamstewka, ale tak naprawdę to wielkich kłamstw nie było. I nikomu, ale to na pewno nikomu nie zrobiłem żadnej takiej krzywdy, żeby płakał przeze mnie. Ale zastanówmy się nad tym, bo spójrz, Adam i Ewa nikogo nie zabili, nie doprowadzili nikogo do łez, nie krzywdzili nikogo, ale jednak musieli wyjść z raju. Ale dlaczego? No bo w raju nie ma miejsca na grzech. Raj można przyrównać do nieba i tak samo jak w raju nie było miejsca na grzech, tak w niebie też nie ma miejsca na grzech. Nie ma i nie będzie. No a Adam i Ewa co zrobili złego? Po prostu nie posłuchali Boga. Pan Bóg dał im mnóstwo cudownych drzew, mnóstwo cudownych owoców, piękną przyszłość. Dali, dał, dał im wszystko. Nie musieli pracować, mogli po prostu rozkoszować się, ale jednak, mimo wszystko, nie posłuchali Go. Pan Bóg powiedział tylko jedną rzecz. Nie bierzcie tego owocu z tego drzewa, bo na pewno umrzecie. Ale. Niestety zrobili to, co zrobili, i teraz my też ponosimy tego konsekwencje, bo każdy z nas ma grzeszną naturę i każdy z nas potrzebuje zbawienia, zbawiciela. Pan Bóg dał te drzewo, żeby człowiek miał wolny wybór, żeby mógł sam wybrać i wybrał, jak chciał. Więc to, że nikogo nie zabiłeś, nic nie okradłeś, nie skłamałeś, nie skrzywdziłeś, nie doprowadziłeś do łez, to niestety yy, nie wystarczy. Pan Bóg tak mocno Cię ukochał, że przyszedł i narodził się, poniżył siebie tak bardzo, że przyszedł tutaj jako stworzenie, coś Stwórca przyszedł jako stworzenie dla nas po to, aby. Cierpieć i umrzeć męczeńską śmiercią, aby każdy, kto uwierzy Jemu, odda mu swoje życie, zaufa mu, miał życie wieczne i życie z Bogiem to jest prawdziwa przygoda, to jest niesamowita podróż. I, i właśnie, kiedy ty oddajesz już swoje życie Jezusowi, to nieraz możesz spotkać się z. Tym, że jest tobie trudno przebaczyć samemu sobie. Bo tyle o ile jeszcze innym jest w miarę łatwo przebaczyć, tak sobie samemu nieraz ciężko. Ale musisz zrozumieć, że to nie jest tak, że Twoja jakaś dobra chęć albo Twoje jakieś dobre uczynki sprawiają, że jesteś czysty. Ale krew Jezusa Chrystusa, która obmyła cię od wszelkiego grzechu wtedy, kiedy oddałeś mu swoje życie. I kiedy zobaczysz go twarzą w twarz, to on nie zobaczy żadnego grzechu, będziesz całkowicie czysty, już jesteś całkowicie czysty przed jego tronem. Kiedy oddałeś mu swoje życie, Jezus powiedział na krzyżu: Wykonało się. I zasłona świątyni została rozdarta, a zasłona. Przedzielała miejsce najświętsze, i nikt tam nie mógł się dostać. Jedynie kapłan raz w roku mógł tam pójść. Ta zasłona została rozdarta, i teraz ty możesz być w tym miejscu najświętszym, kiedy przebywasz czas z Bogiem. On jest tym, który ciebie mocno kocha, i przyjmij to przebaczenie, bo, bo wiem, że to jest trudne, ale. To jest potrzebne Tobie, abyś mógł zrobić kreskę pomiędzy tym, co było, a tym, co jest i skupić się na tym, co jest naprawdę ważne i nie pozwolić, żeby wróg Ciebie hamował, tylko po prostu przejść naprzód i robić to, co on Tobie daje do serca. Co jest jeszcze ważne, musisz przebaczyć także innym, bo jeśli my nie przebaczymy naszym winowajcom, to jak Pan Bóg może nam wybaczyć? I była pewna przypowieść, którą Jezus opowiedział swoim uczniom, że był pewien król, który darował dług swojemu dłużnikowi, ale tenże dłużnik miał swojego dłużnika i jemu już nie darował. I kiedy król się o tym dowiedział, zamknął go w ciemności zewnętrzne. Także my musimy przebaczyć wszystkim, jest to trudne, ale nie ma takiej rzeczy, której nie szłoby zrobić z Bogiem, bo on da tobie siłę. I jeżeli jest tobie trudno, to po prostu podejmij tę decyzję. Przebaczam tej osobie. I może po prostu nie czujesz tego i dalej masz złość, ale mów to, wyznawaj to. Przebaczam tej osobie i zacznij doszukiwać się dobrych rzeczy u tej osoby, i zacznij myśleć o tym, jak Bóg patrzy na tę osobę, że ta osoba, nawet jeżeli zrobiła tobie coś bardzo strasznego, to Jezus umarł także za nią. I Bóg da tobie miłość do tej osoby i przebaczenie, ale jest to czasem droga i nie jest ona łatwa, ale na pewno jest warto, aby nią pójść. Bo tylko wtedy możesz mieć wolność, pokój, miłość, spokój. Po prostu wiesz, że choćbym teraz umarł, jestem wolny, choćbym teraz umarł, mam pokój, mam czystą kartkę w sobie, nie muszę się bać i po prostu mam taki luz. Być może zdarzy ci się potknąć na tej drodze, ale pamiętaj, że kiedy się potkniesz, to masz. Ramiona kochającego Ojca, w które możesz wpaść, przytulić się i On Ciebie zawsze przyjmie. I nie ma takiego grzechu, którego On by nie przebaczył. Jeżeli pragniesz, to przyjdź do Niego, a On da Ci pokój, uspokojenie. Warto oddać Mu swoje życie i zaufać, bo On jest dobry i On wie, co czyni. On mocno Ciebie kocha. Papa! Pa.